Redmi 9C NFC sprzedawał się bardzo dobrze, bo w końcu na tanich smartfonach nam teraz zależy. Czy podobny los może spotkać Redmi 10C? O tym w dzisiejszym odcinku. Smartfony poniżej 800 zł w tym roku to jest naprawdę duża rzadkość, więc zobaczmy, co Xiaomi przygotowało. Pod kątem wyglądu jest to dosyć specyficzny telefon. Dwie wyspy, ale tak naprawdę jedna, a druga okala skaner linii papilarnych. W tym szaleństwie jest jakiś wyróżnik i nie mam zamiaru tego krytykować. Ten segment wyraźnie nie wystaje, ale telefon odłożony na płaską powierzchnię trochę się chybocze. Tył jest karbowany z przyjemną teksturą. Nie wydaje mi się, żeby ten plastik się szybko zniszczył. Jest twardy, nie ugina się też pod palcem. Konstrukcja jest zwarta i naprawdę jak za te pieniądze, to nie widzę powodów do narzekania. Oczywiście na froncie są spore ramki, ale jest to jeden z najniższych segmentów cenowych, więc temat moim zdaniem jest do pominięcia. Smartfon dobrze leży w dłoni. Uważajcie na wodę, bo żadnej certyfikacji ten model nie posiada. Dosyć sporą rzadkością obecnie jest skaner linii papilarnych, który jest na pleckach zamiast pod ekranem albo na prawie krawędzi, ale Xiaomi sięga do podstaw. Skaner najszybszy nie jest, albo inaczej. Rozpoznaje palec sprawnie, bo komunikuje to dźwiękiem, ale ekran nieco później się aktywuje, choć dalej cały proces jest żwawy. Podobnie jest z rozpoznawaniem twarzy. W dobrym oświetleniu działa to bardzo dobrze, jak na tę cenę smartfona. Kluczem takich smartfonów jest procesor i oczywiście rodzaj pamięci. W normalnych warunkach prawdopodobnie tym telefonem bym się nie zainteresował, gdyby właśnie nie wydajność. Dla osób szukających po pierwsze sprawnie działającego smartfona za małe pieniądze, to bardzo interesująca propozycja. Mowa o Snapdragonie 680, który występuje w dużo droższych smartfonach typu Realme 9, Motorola Moto G52 czy Huawei Nova 9 SE. W teście Antutu ten model wyśmigał 232 tysiące punktów. Do tego niebywale ważną informacją jest rodzaj pamięci. UFS 2.2, a nie eMMC 5.1, który znajdziecie nawet w droższych smartfonach. Taka wydajność i szybkość pamięci pozytywnie wpłynęła na pracę tego urządzenia. Mimo że nie mamy Androida 12, a poprzednią wersję, to płynność pracy interfejsu jest bardzo dobra. Telefon nie przycina się, ewentualnie ciut dłużej potrzebuje, żeby załadować aplikację czy przejść pomiędzy dwoma, ale serio, w tych pieniądzach to sensowna praca. Interfejs jest obcięty do absolutnego minimum, także spektakularnych funkcji tutaj nie znajdziecie. Jednak coś, za dobrą pracę systemu oraz szybką pamięć, ekran dostał bumerangiem. Względem poprzednika wyraźnie on urósł do 6,71 cala, ale niestety mamy tutaj tylko rozdzielczość HD+. Powiększenie ekranu przy niskiej rozdzielczości, no drogie Xiaomi, nie jest najlepszym pomysłem, bo spada zagęszczenie pikseli. Ja dostrzegam pojedyncze piksele, pewnie osoby z gorszym wzrokiem nie będą czuły jakiejś dużej różnicy, ale ona jest widoczna. To trzeba wiedzieć. Ekran odświeżany jest w 60 Hz, a technologia jego to LCD IPS z podstawową jasnością. Praca w ostrym słońcu jest taka, jaka jest, ale przynajmniej kolory są odpowiednio nasycone. Wizualnie moim zdaniem znacznie lepszy niż w Redmi 10. Jakaś tam powłoka olefobowa jest, ale niezbyt skuteczna, bo ekran wyraźnie się palcuje. Warto zatem rozważyć dobrej jakości szkło hartowane. Komunikacja w tym modelu jest normalna, jest LTE oraz NFC, to ważne. Jakość połączeń jest dostateczna, z zasięgiem nie miałem problemów, a w smartfonie są dwa sloty kart SIM. Nie oczekujcie dokładnych wskazań kierunkowych GPS w trasach pieszych w Google Maps, aczkolwiek to jest domena również i droższych smartfonów. Bateria w tym modelu ma bez zaskoczenia 5000 mAh. W tanich telefonach przekłada się to na długą pracę urządzenia na jednym ładowaniu. I nie inaczej jest w tym wypadku. Xiaomi nie podaje dokładnie wyników pracy na ekranie, ale można spokojnie przyjąć 6 do 8 godzin pracy, także takie 2 dni pracy bez kontaktu z ładowarką możecie osiągnąć. Ta w zestawie ma 10 W, choć smartfon sam w sobie może być ładowany z mocą 18. Nie mamy tutaj głośników stereo, bo dziwne by było, gdyby się pojawiły, ale jest jack 3,5 mm. Skala regulacji głośności na słuchawkach jest bardzo wąska, co nietypowe. Za to Redmi 10C gra dobrze. Scena jest wystarczająco bogata, dźwięk jest równy. Equalizer w ustawieniach również się znalazł. Ze słuchawkami Bluetooth różnie bywało, bo czasami dźwięk się delikatnie zrywał, ale bardzo szybko wracał i był dalej płynny. Pojedynczy głośnik jest bardzo podstawowy i tutaj trudno mówić o jakichś muzycznych zdolnościach.
Mamy tutaj jeden sensowny aparat, który ma 50 megapikseli. Oprócz tego jest 2-megapikselowy do pomiaru głębi. Xiaomi zrobiło spory postęp w dostosowaniu się do nowej budżetowej 50-megapikselowej matrycy. Już nie szczumi, tak jak wcześniej, rejestruje więcej detali w słonecznym dniu. W warunkach dziennych jest naprawdę przyjemnie. Nie można mówić o jakimś zoomie czy porażającej rozpiętości tonalnej, ale do podstawowych potrzeb jest wystarczająco. Kolory są nasycone, może trochę zbyt mocny jest kontrast. Nie mamy szerokiego kąta, więc muszę się skupić na tym tylko jednym obiektywie. Tryb nocny minimalnie poprawia zdjęcia, ale w takiej szarówce niż stricte nocy. Poprawia źródła światła, ale nie ma mowy o rozjaśnianiu zdjęcia. Zatem jest sporo szumów i po prostu najlepiej skupić się na zdjęciach za dnia. Aparat do selfie ma 5 megapikseli. Trzeba przede wszystkim zadbać o stabilną rękę przy fotografowaniu, bo bardzo łatwo o poruszenie. Na zdjęciach oczywiście szumi, także ostrożnie z przybliżaniem zdjęcia po jego wykonaniu. Jest tryb portretowy, który kolorystycznie jest trochę cieplejszy niż ten automatyczny. Wideo nagracie Full HD. Jak na 1080p jest sporo szczegółów, oczywiście przydałoby się lepsze zarządzanie rozpiętością, bo niebo przez to często jest przepalone. Ale jak na tę kasę, to filmy się bronią. Jest wiele smartfonów droższych, które pod kątem filmowania wypadają dużo gorzej, szczególnie pod kątem detali. Jeżeli szukacie taniego urządzenia przede wszystkim w abonamentach, a do tego ma ono dobrze działać nie tylko przez pierwsze 2 miesiące od zakupu, no to moim zdaniem z poziomu perspektywy jakiegoś tam dłuższego czasu użytkowania smartfona, no to Redmi 10C moim zdaniem wygląda dosyć przyzwoicie, jeżeli powiedzmy odrzucamy na bok kwestię ekranu HD+, który mimo wszystko jest jaki jest. Zatem w takich tanich konstrukcjach przede wszystkim warto patrzeć na rodzaj pamięci i czy to nie jest przypadkiem eMMC51. Każda powyżej to jest bardzo dobry znak na to, co się będzie działo ze smartfonem w przyszłości. To wszystko z mojej strony i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia!